Halo, halo, dzień dobry. Dawno nic nie było na temat wojskowości rosyjskiej, na temat szabel kawalerii rosyjskiej. Można nie lubić oczywiście Rosji, a szczególnie jej imperialnej polityki, ale nie można Rosjanom odmówić tego, że na przełomie XVIII i XIX wieku ich wojskowość dała radę. On chyba najbardziej rozwiniętej wojskowości w tamtym czasie, wojskowości francuskiej. No i de facto to armia rosyjska mimo wszystko w 1812 roku pokonała armię Napoleona. Dobrze, proszę Państwa, więcej na temat wojskowości rosyjskiej, pruskiej, francuskiej, austriackiej i angielskiej przeczytać możecie Państwo w mojej książce Taktyka walki i szermierka kawalerii europejskiej w XVIII wieku, gdzie opisuję dokładnie sposoby walki, szkolenie oraz oczywiście broń i szermierkę. Na podstawie zachowanych XVIII-wiecznych regulaminów, jakie się zachowały po prostu do dzisiejszych czasów. Dobrze, może, proszę Państwa, link do zakupu książki znajdziecie Państwo w tytule pod filmem, znajdziecie też Państwo w sekcji komentarzy. Dobrze, wróćmy może do głównego tematu. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym mówić o specyficznej szabli huzarów rosyjskich, wzór 1798. To w zasadzie wzór, który obowiązywał do roku 1809. Jest to szabla właśnie huzarów rosyjskich. Jest to szabla wzorowana na oczywiście ówczesnej broni huzarskiej. De facto huzarzy jako formacja kawalerii lekkiej są powoływani na terenie całej Europy już w pierwszej połowie XVIII wieku. Są wzorowani na słynnej formacji lekkiej kawalerii węgierskiej, tak zwanych huzarach węgierskich. I w zasadzie w całej Europie powstają na wzór węgierski lekkie pułki. Powstają we Francji te pułki, powstają w Austrii, powstają w Prusach, w Hiszpanii, we Włoszech, w Niderlandach, w Anglii i oczywiście, proszę Państwa, też w Rosji. Pierwsze pułki huzarskie w Rosji powstają w połowie XVIII wieku. Są po prostu te pułki rekrutowane początkowo głównie z Serbów, z Gruzinów, częściowo też i z Węgrów. Generalnie pułki rosyjskie, Rosjanie mają problem z tą formacją huzarską, ponieważ rosyjscy chłopi nie za bardzo nadają się do służby właśnie wśród lekkich huzarów, gdzie trzeba bardzo dobrze jeździć konno, władać szablą. I dopiero z czasem te pułki huzarskie są rekrutowane już z rodowitych Rosjan. Wcześniej, tak jak wspomniałem, to są głównie pułki rekrutowane właśnie spośród Gruzinów, Serbów, Węgrów, albo nawet i innych ludów Kaukazu. Dobrze, proszę Państwa, generalnie Rosjanie, jeśli chodzi o broń swojej kawalerii, tą broń jakby standaryzują w drugiej połowie XVIII wieku. Wcześniej broń w kawalerii rosyjskiej jest w dużej mierze przypadkowa. Trochę podobnie tak jak w kawalerii polskiej, ta broń jest bardzo różnorodna i w zasadzie w takimś pułku kawalerii rosyjskiej no nie można mówić o jakiejś jednolitości, tylko broń jest po prostu przypadkowa. I gdyż każdy dowódca, czy każdy jakiś tam szwadronista stara się uzbroić jako tako po prostu w jakieś tam szable, pałasze swój oddział. Natomiast dopiero właśnie pod koniec XVIII wieku Rosjanie w pełni standaryzują broń i wprowadzają tak zwaną broń regulaminową. Co to znaczy? To znaczy po prostu, że w danym pułku wszyscy szeregowcy czy oficerowie mają broń określonego wzoru, wyglądu, wagomiaru. Jest to broń w pełni regulaminowa. Tutaj mamy właśnie jeden z najwcześniejszych przykładów właśnie rosyjskiej broni regulaminowej dla lekkiej kawalerii. Szabla huzarska, wzór 1798. Jest to replika firmy Kult Owatina. Replika kuta, hartowana. Oczywiście po zaostrzeniu można tą szablą różnego rodzaju ciąć cele, jakieś butelki, jakieś tam inne cele. Oczywiście ta szabla się nadaje do fechtunku, jest kuta i hartowana, jest to replika w pełni użytkowa. Szable rosyjskie w tamtym czasie, w ogóle jak i szable huzarskie w tamtym czasie, oznaczały się bardzo dużą zdobnością. Generalnie
bardzo bogato zdobiono te szable. Występowały na głowniach różnego rodzaju panoplie, różnego rodzaju, no, bym powiedział, grawerunki, bardzo bogate. Między innymi mamy wizerunki huzarów, mamy wizerunki Turków, mamy wizerunki różnego rodzaju słońc, księżycy. To oczywiście wszystko miało swoje znaczenie, o czym dokładnie piszę w swojej książce. I też między innymi właśnie szabla huzarska, rosyjska, była w bardzo podobny sposób zdobiona. Zaczynając może od rękojeści, mamy w zasadzie tutaj lwa, głowę lwa oczywiście. Rękojeść mosiężna, zamknięta, jednokabłonkowa, z charakterystyczną tutaj jelcem takim w formie takiej kuli. Oczywiście tutaj mamy mosiężną głowę lwa. Rękojeść mosiężna, tutaj mamy drewniany trzon rękojeści oprawiony w skórę. I wracając do samej głowni, proszę Państwa, na głowni, głownia oczywiście stalowa, 86-centymetrowa, szlifowana w jedną dosyć dużą i szeroką bruzdę. Na głowni występują charakterystyczne dla tamtego czasu właśnie grawerunki Wiwat Huzar, oczywiście wizerunek huzara, oczywiście panoplia, tutaj oczywiście też różnego rodzaju ornamentyka roślinna u góry. Same szable rosyjskie w zasadzie do epoki przednapoleońskiej, czyli do końca XVIII wieku, są robione głównie na zachodzie Europy. Rosjanie dopiero po epoce napoleońskiej, po 1812 roku, zakładają duże manufaktury zbrojeniowe w Złotouście, w Tule, gdzie wyrabia się szable jakościowo bardzo dobre. Natomiast wcześniej, w XVIII wieku, zamawia się głównie broń w zakładach niemieckich. No tutaj mamy na przykład wersję, oczywiście jak najbardziej jest to Solingen. Oczywiście jak ktoś zna rosyjski i cyrylicę, ja oczywiście, proszę Państwa, jeszcze w podstawówce miałem obowiązkowy rosyjski i możecie tutaj Państwo przeczytać po rosyjsku właśnie Solingen. Czyli no jakby w tamtym czasie broń rosyjska była sygnowana właśnie w ten sposób. Nie sygnowano jakby z alfabetem europejskim tej broni, bo generalnie napis jest po rosyjsku, natomiast oczywiście cyrylicą i nie po prostu w języku, nie alfabetem, no tutaj naszym europejskim. Dobrze, generalnie szabla w typie kawaleryjskim, dosyć długa, trochę wyważona do przodu. Szable rosyjskie wzór 1798, proszę Państwa, były w jakimś sensie mocno wzorowane na szablach pruskich, między innymi na pochwa tych szabel. Tutaj mamy oczywiście pochwę okutą w mosiądz, pochwa oczywiście drewniana, obciągnięta czarną skórą, zaopatrzona właśnie w charakterystyczną taką ostrogę i właśnie okucia mosiężne na dwóch kółkach nośnych z taką dużą ilością otworów, które miały zmniejszyć wagę generalnie tej pochwy. I ta pochwa generalnie była wzorowana na pochwach szabel pruskich huzarów, wzór 1742. Generalnie tamte pochwy właśnie pruskie też odznaczały się olbrzymią ilością takich właśnie nacięć, które miały generalnie zmniejszyć wagę tej pochwy. Także, proszę Państwa, generalnie, jeśli też chodzi o szkolenie kawalerii rosyjskiej pod koniec XVIII wieku, a w zasadzie w drugiej połowie XVIII wieku, całe szkolenie, jeśli chodzi o fechtunek, jeśli chodzi o taktykę, jeśli chodzi o generalnie na przykład użycie broni, to kawaleria lekka, kawaleria liniowa i kirasjerzy są w całości szkoleni na wzór modelu pruskiego. W zasadzie regulamin rosyjski z 1797 roku jest w zasadzie kropka w kropkę wzorowany na ówczesnych regulaminach pruskich. Wręcz cytuje się co do słówka pruskie rozwiązania odnośnie szkolenia kawalerii lekkiej. Później to wszystko pójdzie w epoce napoleońskiej, to wszystko już pójdzie na wzór francuski. Także, proszę Państwa, tyle może dziś na temat tej słynnej i wspaniale zdobionej szabli rosyjskich huzarów wzór 1798.
jednej z najpiękniejszych szabel, jakie wytworzyła wojskowość rosyjska w swojej długiej historii. Na dziś to wszystko. Jeżeli ktoś by z Państwa był zainteresowany jakąś repliką użytkową kutej i hartowanej szabli, szpady, pałasza lub rapiera, proszę pisać na polskiszablotuk@gmail.com. Dziękuję wszystkim za suby, za oglądanie mojego kanału, za wspieranie mojego kanału, za zakup moich e-booków. Na dziś to wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam.